Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, a to jest Internet Cafe Simulator 2. Proszę Państwa, gra, którą otrzymałem, jakby będąc na moim urlopie, więc z pewnym opóźnieniem ona się pojawia na naszym kanale, natomiast no, ostrzegałem, że tak będzie. No, zanim ja wrócę do pełni wydajności, to trochę czasu minie, a jeszcze muszę wyzdrowieć. Słuchajcie, nie grałem w tę grę. Sprawdziłem tylko ustawienia, ustawienia automatycznie się wybrały takie, jak tutaj widać, więc nic spektakularnego tutaj nie znajdziemy. Klikamy nowa gra, zobaczymy co to jest. Wpisz nazwę swojej kafejki internetowej. No i ciekawe co ja mam tutaj teraz wpisać. Ja zawsze mam problem z nazwami, słuchajcie. No nie wiem, no dobra, no wpiszmy... Co my tam możemy wpisać? A załóżmy, niech będzie... Pabelus... Cafe, o. Niech będzie tak. Może być? Może. Nic tutaj... więcej nie zrobimy. Dobra, no i wczytujemy, no co to tam? Tylko szybciej się wczytuj. 5%. Może by tu cięcie zrobić? A nie, dobra, idzie. Idzie. No, jeszcze 10% ci brakuje, mistrzu. O, no i jest. Dobra, witamy. Internet Cafe Simulator 2. Możesz szybciej dostosować się do gry, wykonując misję samouczka. Nie martw się, nie są nudne i długie. No dobra. Czyli tak, co my tutaj mamy? WSAD, to chodzimy, skaczemy spacją, tabulatorem mamy albo tabulator, albo i? No to zaraz będziemy patrzeć. Ekwipunek prawdopodobnie, X umiejętności, escape, dziurkacz? Tłumaczenie. No dobrze. Dobra, zobaczmy, co my to mamy zrobić. My tutaj łazimy. To nawet fajna grafika, powiem szczerze. Nie spodziewałem się jakoś czegoś super spektakularnego, ale nie jest źle. Zadania samouczka, wynoś się z mieszkania. Do pięknie już kuźwa na wstępie mnie eksmitują. Dobra, wynoś się z mieszkania. No to wypad. Okej. Weź windę. Dobrze, biorę windę. To tak? Aha, przycisk. Pewnie na dół będziemy zjeżdżać. Jedzie to? Jedzie, patrzcie. Tylko on się tak porusza, powiem wam szczerze. Jezus Maria, ale głośno. On się tak strasznie topornie porusza. Idź do swojej kafejki internetowej, naciśnij M albo otworzyć mapy. No dobra, może ja zjadę najpierw, co? O. A po drugiej stronie coś jest? Nie, po drugiej stronie nie ma nic. Chyba, że... Nie, nic nie ma. Dobra. O ty, pan oficer. No dobrze. O, żeż ty, synu, ale my żeśmy... Gdzie my to mieszkamy? Ale ty mnie nie będziesz bił chyba. Idź w swoją stronę. M. No dobrze, gdzie my mamy te... To jest ta... A, to jest ta kafejka. Okej. Okay. Czyli prosto i w prawo. Możemy. Przynajmniej zobaczymy, co my tutaj mamy za miasteczko. My to chyba w Azji się znajdujemy, ale ludzie na Azjatów nie wyglądają. To jakoś tak miało być. Mohamed, ale... A nie, to nie Azja. Jakiś Bliski Wschód albo co? O, tam jakaś misja jest? Patrz! Ale jazzy! Patrz, mamy nawet własny szyld. Tamten jaki napruty. Normalnie gościu. No dobrze. Naciśnij E, aby otworzyć, zamknąć drzwi garażowe. Proszę bardzo. O, żeż ty, synu. Chwyć mopa i posprzątaj swoją kawiarnię. Prąd jest wyłączony. O, jakiegoś kota słyszałem. Mamy kota? Znaczy, zakładam, że to jest ten niby mop. Bardzo brudny. No dobra. Ciśniemy. A to nie trzeba byłoby najpierw uprzątnąć tych śmieci? Czekajcie, a jakbym tabulator wcisnął?
Ręka, dobra, ręka, mop, plecak. Okej. Okay. Mnie się wydaje, słuchajcie, że my powinniśmy ogarnąć temat tego, tych śmieci, nie? Ożeż, kurde, jak ja będę każdy ślad z osobna sprzątał, a czemu ty się nie chcesz, czemu ty się nie chcesz sprzątać, mistrzuniu? Wiecie, co mnie to tutaj... Coś mi tutaj nie pasuje. Jak ja mam to uprzątnąć? Bardzo brudny. No dobra, no musimy to zrobić, słuchajcie. Ślady. Może z innej beczki. Czekajcie. Jeżeli ja bym to zrobił o, w taki sposób... Mop. Nie, tak to się chyba nie da. A i? Aha, czyli wychodzi na to samo. Prąd jest wyłączony. No nic, no sprzątam, ale kurde, te śmieci wypadałoby posprzątać. Czekajcie, ja odstawię tego mopa. Jakby to wziąć? Jakiś... O, widzieliście to? Dobra. Nie no, chwilunia. O, tu jakiś warzywniak mamy. Tam idzie ten nabomblowany, on ma chyba jakąś misję dla nas, coś tak mi się wydaje. Ale jakiś, gdzie, jak ja mam te śmieci uprzątnąć? Przecież to kuźwa, no tak to się nie godzi. Bardzo brudny. Być mopa, posprzątaj swoją kawiarnię. Z prawdziwą przyjemnością, tylko kuźwa nie chce tego robić przez cały dzień. Koty, psy, co tu się dzieje? I czemu najpierw od mopa zaczynamy? A, dobra, kapuje, słuchajcie, jasne, dobrze, czyli tym mopem sprzątamy, okej, okay, trzeba to podświetlić i wtedy. A widzicie, no już do czegoś doszliśmy. A ciekawy jestem, a tutaj? Nie, tutaj to się nie da. Gaśnica? Gaśnica to chyba jeszcze jest ważna. Dobrze. Coraz czyściej się robi, słuchajcie. Nie ma tragedii. No ciekawy jestem, czy wam się ta gra spodoba. No takie trochę... Gas Station Simulator, ale... Albo Train Station Simulator. No ale cóż. Dobrze, błąd zasilania. Okej, okay, a jak tego mapa teraz schować? Scrollem się nie da. Dziwne. No dobrze, postawię tego mapa tutaj. Błąd zasilanie. To będzie to. Kup obudowę komputera, monitor, klawiaturę i mysz na zamazor. Dobre. Ale chwileczkę. Naciśnij E, aby skorzystać z komputera. Dobra, czyli mamy tak, kupić obudowę komputera, znaczy sądzę, że chodzi o jednostkę centralną, całą, a nie tylko obudowę. Monitor, klawiaturę i mysz. Dobra. Sprawdźmy, co my tu mamy. Naciśnij spację, aby uruchomić komputer, proszę bardzo. Ożeż ty synu, co to Pentium 486? Okej, okay, dobra, kawiarnia zamknięte. Chyba to. Chyba przeglądarkę mamy. My Cafe, jakiś Cafe Soft. No dobrze. Zamazor. Gdzie to kuźwa jest? Kryptowalutami będziemy mogli, patrzcie. Czekajcie, bo ja tu, kurde... O, jest, dobra. Zamazor. I teraz tak. My tu mamy co zrobić. Weź to przesuń, o. Computer cases, okej. Okay. Czyli byle co mam kupić, tak? Simple old computer case, simple computer case. Ile my mamy w ogóle? Coś tam widziałem? A, 2000, tutaj widać. Okej, okay, $2000. No w porządku.
No teraz pytanie brzmi, czy nie lepiej zainwestować już w jakąś tam lepszą, ale może nie taką. Dobra, wezmę taką za $420. Mogę? Nie mogę? Halo? O, tutaj, dobra, dodaję do koszyka. No tak, bo ja ślepy jestem, także przyzwyczajajcie się. Znaczy ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Dobrze, co tam dalej mieliśmy? Monitor, klawiatura i mysz, ale to wszystko tutaj? Nie. Konsole. Joystick, o, keyboardy, dobra. Klawiaturki. Klawiaturka myślę, że mogła... Opa, prawie jak mój Corsair. dobra, weźmy taką może. Do tego potrzebujemy myszkę. Jest, dobra. Jakieś takie lepsze trochę kupię. O, coś takiego. Pyk. Nie wiem, ile mnie to będzie kosztowało, ale mam nadzieję, że się zmieszczę w 2000. I co oni tam jeszcze? Monitor chcieli, tak? Telewizory to... A dalej czemu się nie da? Tutaj VR-y. Czy ja pominąłem gdzieś monitory? A, jest, monitors, okej. No to taki LCD LED-owy za 550 chyba będzie okej. Chyba, że się nie zmieszczę. Dobra, czyli tak, kup obudowę komputera, monitor, klawiaturę, mysz. To byśmy mieli. To przejdźmy do koszyka. Ile mnie to wyniesie? Pokaż mi, Szczuniu. 1394, czyli jeszcze trochę tam zostaje. A czemu ten czas tak zapierdziela? Okej, okay, poczekaj na przybycie produktów. W porządku. Co teraz? A nie, to nie to chciałem. A mogę stąd wstać? E? Escape? Nie, escape to już próbowałem. F? Ojeż ty. Q. Chyba Q. Dobra. No to teraz pytanie, jak to wyłączyć? Chyba też z pasją. Mamy poczekać na przybycie komputera. Wydaje mi się, że przydałoby się, o, gdzieś ustawić to jakoś. Budować. Chyba tutaj będzie dobrze, tak mi się wydaje. Tak. Dobra. I to ustawmy może... Co to, krowa? O kuźwa, krowa tu. No nie, no tego to się nie spodziewałem. O. Myślę, że tak będzie dobrze. Dobra, krzesło stoi. A, czyli tutaj jeszcze nam podświetla, co my mamy właściwie zrobić. Umieść produkty i przygotuj komputer. A to już przyjechało? Ten wół tutaj przywiózł to? Ciekawe. No nic, no ciekawe. Baseballa mamy, w razie czego, do obrony. Tu by się chyba jeszcze jedno biurko zmieściło. Wydaje mi się, że to też musi być blisko gniazdka, nie? A z gniazdkami, no to szału nie ma. Ja bym najchętniej to zrobił tak, żeby biurka stawiać tutaj pod ścianą. I tutaj również. No i oczywiście tu też. Bo jak kafejka internetowa. Tylko teraz pytanie brzmi, ile ja będę musiał czekać na ten sprzęt. Umieść produkty i przygotuj komputer. Panie władzo, nie widział pan gdzieś komputera? A to jest moja? Naciśnij, aby otworzyć pudełko. No ta. Kuźwa, zamiast do kafejki to wnieść. No dobrze. Buduj. Monitor gdzieś sobie jakoś tutaj ustawię. Pyk. Dobra, czyli to już mamy. Teraz dalej, jednostka centralna. Panie, co to jakiś teletubiś jednorożec? To jest co? To chyba klawiatura będzie. No tak, no podobne nawet do teletubisia. Obejrzę się. Tak, to jest komputer. No to weźmy to. I postawmy go tu. Dobra, to mamy.
I jeszcze tylko klawiatura i myszka. No, no chodź. Klawiaturę położymy tu. I jeszcze myszunia. Już tak trochę późnawo się robi. Coś mi się tak wydaje. Pyk. I mamy to. Otwórz kawiarnię, możesz to zrobić z głównego komputera. No to ten, a ten jest lepszy. Dlaczego ja na takim złomie muszę pracować? No dobra, w porządku. No to proszę bardzo. Pyk. Po godzinie pierwszej nie pojawiają się nowi klienci. Okej. Okay. Mamy poczekać na pierwszego klienta. Komputer chodzi. Wszystko jest okej. Okay. Ciekawe. Panie. Coś pan taki nabomblowany. Zaciśnij, aby porozmawiać z żebrakiem. No dobra, no. Wiem wszystko, co dzieje się w tym mieście, człowieku. Jesteś właścicielem nowej kafejki internetowej. Zmiażdżyli człowieka, który pracował w kawiarni przed tobą, człowieku. Gdyby dobrze się ze mną dogadywał, to by mu się... Ja, nie przydarzyło. Co oni mu zrobili? Jeśli chcesz zbudować platformę wydobywczą Bitcoin w tym mieście, musisz najpierw zapłacić mi licencję, synu. Aha, nie, to na razie nie. A może, czekajcie, stuwa to niedrogo. To zapłać. Wpadaj do mnie od czasu do czasu, wydaje się, że dobrze się z tobą dogaduję. Teraz możesz kupić narzędzie do kopania Bitcoin, jeśli chcesz. Okej. Okay. Blisko. No tak. Ja widzę, że tutaj Google Translator jednak działa nie tylko w jednej grze, ale i w wielu, dokładnie tak samo. Już jedną pomagałem tłumaczyć. I zwróciłem właśnie na to uwagę. Klient wysłał ci prośbę o włączenie komputera. Ale to... Przecież on nie jest włączony. Aha, uruchom czas klienta, użyj aplikacji CaseSoft. Okej, dobra, już kapuję, o co chodzi. To możemy zamknąć. CafeSoft. Ale ile on chce? On chce... Co on chce? Za bardzo nie wiem, co on chce tak naprawdę. Aha, upraszanie. Proszę go odblokować. Bezgraniczny. Zatwierdzić. Ukończyłeś misję samouczka. Teraz możesz swobodnie grać w grę. Jeśli chcesz, możesz wykonać kilka zadań spacerując po mieście. Gra jest zapisywana, gdy śpisz. Aha. I takie rzeczy. Okej. Okay. No dobrze. Czyli on tutaj sobie teraz działa, jak rozumiem, tak? Czy nie? Tak. Ale ty pornoli tam nie oglądaj, chłopie. No patrz. Cenzoret. Wszystko cenzoret. Dobrze. Ja widzę, że tutaj dokładnie tak samo jak w Gas Station Simulator będziemy mieli co jakiś czas śmieci, które trzeba będzie sprzątać. I też ciekawy jestem, czy będziemy w stanie jakoś to rozbudować tak, żeby było fajnie. No ale to na wszystko potrzeba czasu oczywiście. Nie od razu Kraków zbudowano. Idzie jakiś banditen. O, chyba baseballa wezmę. Do mnie idzie? Czy nie do mnie? Co się japisz? No. O, dobra, czekajcie. Naciśnij E, aby otrzymać płatność. Proszę bardzo. $164 za korzystanie z kafejki? Nie za dużo? Ja pierdzielę, przecież to... Czekajcie. $670. Trzeba zapamiętać tę kwotę. O, dziewczynka idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Mła Lolita. Pipu, proszę bardzo. Jedną godzinkę ona by chciała. On to chyba tyle zapłacił za te pornole. Coś tak podejrzewam, wiecie? My Cafe, co to jest?
Abelus Cafe. Polecam zakup wentylatora. A, okej. Dobra. Tylko teraz, czy wentylator, czy może od razu zainwestować w te, w klimatyzację? Wejdźmy sobie z powrotem w sklep. Bo gdzieś ja tutaj te klimatyzatory widziałem. Klient ucieka bez uiszczenia opłaty. Oto żeś ty, synu. No zobaczcie. Może takie coś. Tylko by trzeba było uzbierać hajsu trochę. Wydaje mi się, że warto byłoby też kupić komputer. Daj mi godzinę za darmo, zwiększę wynik. No nic, no dobra. Trudno, czasami straty są. Nic na to nie poradzimy. No cóż, mamy, słuchajcie, kafejkę otwartą. Ja się wystraszyłem tego piesa. Mamy kafejkę, słuchajcie, otwartą. To teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko zbierać klientelę. A temu tam co? Chłopie, ogarnij się. 30 minut by chciał. No dobra. Trzeba zbierać klientelę, trzeba zbierać pieniądze, słuchajcie. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej grze, czy wam się podoba, czy też nie. W każdym razie ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie materiału. Chodź, zapłać mi. Proszę tutaj zapłacić ładnie. $25. No, to już tak trochę bardziej. Dzięki za obejrzenie materiału. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.